Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Dziś czytanie, o które wiele osób mnie prosi i dawno go już nie było u mnie na kanale, dlatego dzisiaj postanowiłam to czytanie wykonać, a więc Tarot Single, co przed Tobą w listopadzie. Skupimy się tutaj na uczuciach. Nie ukrywam, skupimy się na uczuciach. Macie cztery karty do wyboru i cztery kamienie, kochani. Dziś skupimy się na uczuciach przy Was i na miesiącu listopad. Zobaczymy, bo może karty pokażą jeszcze grudzień. Zobaczymy w ogóle, jak nam tutaj czasowość wyjdzie w tarocie. Tarot nie zawsze czasowość chce pokazywać. Dlatego ja najpierw zacznę od pokazania Wam karty. Wy oczywiście kartę musicie sobie wybrać. Kartę, która z Wami rezonuje, która tutaj do Was przemawia. Jak to zwykle na moim kanale. Ja Wam pokazuję. To jest karta numer jeden. Karta numer jeden, Ty się zastanów, czy ta karta, grafika oczywiście tej karty, Cię do siebie przyciąga. Jeżeli graficznie ta karta Cię przyciąga, ta karta będzie miała dla Ciebie informacje odnośnie miesiąca listopada dla Ciebie. To jest karta numer jeden. Kamień przy tej karcie, fluoryt, jeżeli wolicie wybrać po kamieniu. Karta numer dwa. Również przepiękna karta, zastanów się, przemyśl, czy ta karta coś do Ciebie mówi, czy ta karta graficznie Ciebie przyciąga do siebie. I kamień przy tej karcie, lapis lazuli. Tak? Odsunę może troszkę, bo mi tutaj widzę ostrość się gubi. Kamień, lapis lazuli. Karta numer 3. Kolejna przepiękna karta. I tak samo przy tej karcie kwarc różowy. Karta numer 4, tak kochani, cztery karty, kolejna karta. Zastanów się, czy wybierzesz sobie tą kartę za przewodnika dzisiejszego czytania, czy ta karta przyciąga Cię graficznie do siebie. Kamień, kwarc, kryształ lodowy. Kochani, bez zbędnego przedłużania przechodzę do czytania głównego dla Was, czyli single, co przed Tobą w miesiącu listopadzie, w uczuciach, w miłości, w związkach itd., itd. Mam kartę numer jeden dla Was, kartę, którą sobie wybraliście. Przesuniemy tu może i sprawdzę przy Was. Po pierwsze, co przed Tobą, jeżeli chodzi o uczucia, w miesiącu listopadzie. Ja widzę, że część z Was, wejdzie w jakiś romans. Chcący, niechcący wejdzie w jakiś romans. Z tego romansu, powiem Wam szczerze, jest ogromna szansa na to, abyście byli z tą osobą w relacji, w związku. Zaraz Wam wszystko powiem. W miesiącu listopadzie widzę nową znajomość przy Was, kochani. W miesiącu listopadzie widzę nową znajomość przy Was. Dla części z Was ta osoba już pojawiła się w Waszym życiu. Dla części z Was widzę znaki zodiaku takie jak lew, baran, byk, skorpion i strzelec. Czyli albo Wy jesteście spod tego znaku, albo osoba, która się przy Was pojawi lub już pojawiła, jest spod tego znaku. Oczywiście dla części. Dla części z Was widzę również cyfry związane z szóstką, z czwórką, z dziesiątką. I dziesiątka to już jest liczba i liczba związana z numerem 12, tak? Dla części z Was ja widzę znajomość na odległość. Poznacie osobę online, osobę albo na jakimś wyjeździe, bo to będzie po prostu będzie znajomość na odległość. Dla części z Was pokazuje osobę do relacji, z którą będziecie w przyszłości związani, z którą będziecie w związku. Osoba będzie z daleka, będzie poznana albo na jakimś wyjeździe, czyli gdzieś wyjedziecie, może na, nie wiem, na jakąś wycieczkę do kogoś, w gości i tak dalej, lub poznacie tę osobę online. Tak mi tu się w kartach pokazuje. Osoba dla części z Was
będzie mieszkała gdzieś w okolicach, albo wy mieszkacie w okolicach związanych z wodą. Tak mi się to w kartach pokazuje. Dla części z Was ta osoba będzie jeszcze w niedokończonym związku, w niedokończonej relacji, lub to Wy będziecie mieć jeszcze niezakończone sprawy z relacją, chociaż docelowo, znaczy może nieformalnie, ale właśnie tak życiowo będziecie singlami, ale tak jakbyście jeszcze jedną nogą mieli niezakończone sprawy za sobą. Dla części z Was widzę, iż to będzie iskra i takie uczucie od pierwszego wejrzenia. To po prostu tak jakbyście się znali ze sobą od bardzo dawna. Ja na listopad dla Was, dla osób, które wybrały tą kartę, widzę, iż ta osoba ta osoba jest w stanie, będzie w stanie poświęcić dla Was bardzo wiele. Dla części z Was ta osoba zostawi nawet dla Was rodzinę, tak Wam powiem. Ale pamiętajcie, że ta osoba nie będzie szczęśliwa, nie jest szczęśliwa obecnie w swoim życiu. Dla części z Was, no tak to będzie wyglądało. Ta osoba poświęci, zostawi w aspekcie pozytywnym swoją rodzinę, kogoś dla Was. Uważajcie też na kogoś z Waszej przeszłości, mężczyzna lub kobieta, chociaż ja bardziej widzę mężczyznę, który docelowo nie będzie dawał Wam spokoju, który docelowo będzie chciał ciągle być w Waszym życiu, pośrednio wpływać na to życie i manipulować tym życiem. Tak mi dla Was wychodzi, jeżeli chodzi o miesiąc listopad przy Was. Prawdopodobnie ta osoba pojawi się przy Was około między 20 a 28 listopada. Widzę tą, że poznacie tą osobę, ta osoba się przy Was pojawi. Jeżeli ta osoba już jest przy Was, bo dla części z Was ta osoba już pośrednio pokazuje mi się przy Was, to w tych dniach może dojść do spotkania między Wami, możecie się spotkać lub zaplanować spotkanie lub się spotkać. O, tak mi wychodzi, kochani. Tak mi wychodzi przy Was, tak? Zobaczę dla Was kartę radę. Tak, intuicyjną. O, zobaczcie. Jeżeli takie uczucie się przy Tobie pojawi, weź się w garść i zawalcz o to uczucie. Nie podchodź do tego. To jest karta, która mówi, nie oceniaj innych przez pryzmat przeszłości, tak? O, patrzcie. Patrzcie, wysuwają się karty. I patrzcie, karta mówi, karta rada. To, co myślą o Tobie inni, to nie Twoje zmartwienie. Życie ma się tylko jedno, trzeba wycisnąć z niego to, co się da. Czasami warto być po prostu niedostępną, choć na chwilę udać, że nie interesuje Cię jego istnienie. Karta mówi, iż powinieneś nauczyć się asertywności, aby Twoja relacja była szczęśliwa i abyś jako osoba w tej relacji mogła dawać i brać tak samo. Bo widzę, że jeżeli chodzi o Twoje życie, to jest problem z asertywnością. Tak mi, kochani, wychodzi dla karty numer 1. Jeżeli jesteście ciekawi odczytu dla karty numer 2, o, serdecznie Was zapraszam również na ten odczyt. Zobaczymy, co przy karcie numer 2 się tutaj w kartach dla Was pokaże. Zapraszam. Samo, co dla karty numer 1, sprawdzimy, co przy singlach w miesiącu lipcu, hello, co przy singlach w miesiącu listopadzie dla Was się, kochani, dla osób, które tą kartę sobie wybrały, zadzieje. Ja już widzę, że część z Was się czegoś dowie. Jakaś tajemnica przy Was ujrzy światło dzienne. Będzie jakieś niespodziewane przy Was zdarzenie, wydarzenie, informacja dotycząca bliskiej Wam osoby. Tak Wam to ujmę w karcie. A ja już sprawdzam. Musicie się, kochani, wystrzegać powielania błędów z przeszłości. Co prawda ja tu widzę, przy Was nową znajomość. Przepiękna karta. Nowej znajomości, nowego uczucia, nowej miłości, nowego etapu w życiu dla Was.
Zobaczę, czy dobrze widzicie karty. Tak, nowego etapu w życiu dla Was. Kochani, bardzo jasno i klarownie, nadchodzi nowy etap w Twoim życiu. Czas na zmiany, na które czekasz. Czas na miłość, na którą zasługujesz. Karta pokazuje, iż dużymi krokami zbliża się do Ciebie Twoja bratnia dusza. Karty mi tu pokazują bardzo duże niespełnienie w miłości przy Was, w uczuciu. Uczucie samotności, nie osamotnienia, bo Wy sami nie jesteście. Ja tu widzę w kartach, że Wy jako osoby same nie jesteście, ale brakuje Wam ciepła, uczucia, troskliwości, wrażliwości drugiej osoby, tak? Jakby partnerstwa, Wasze takiego szczęścia i partnerstwa przy Was. Kochani, przy Was widzę w miesiącu listopadzie osobę, która ma coś wspólnego z dwójką albo czwórką. Przy Was widzę osobę, która będzie spod znaku bliźniąt, ryb, raka lub skorpiona. Lub Wy, waga, jeszcze mi się pokazuje waga i panna. Albo Wy jesteście spod tego znaku, albo ta osoba, która się przy Was pojawi do relacji, będzie spod tego znaku. Kochani, karty tu nie pokazują, co to będzie za relacja w przyszłości i co będzie z tej relacji, co wyniknie z tej relacji. Ale ta osoba wniesie dużo szczęścia w Wasze życie. Wniesie duże zmiany w Wasze życie. Dla części z Was widzę i różnicę wieku między Wami. Dla części z Was będzie to osoba prawdopodobnie młodsza od Was. Chociaż jest możliwość, bo karty w dwie strony działają, że to Wy będziecie do 10 lat nawet młodsi od tej osoby, co nie zmienia faktu, że ta osoba będzie stabilna materialnie. Ta osoba, niezależnie od tego, czy będzie od Was młodsza, będzie stabilna umysłowo i emocjonalnie. Ta osoba będzie po jakichś przejściach na zasadzie, będzie po rozwodzie lub rozstaniu, wdowiec lub wdowa nawet. Dla części z Was ta osoba będzie miała dzieci. To też nie przeszkodzi. Karty mogą działać w dwie strony. Wy możecie mieć taką sytuację, o jakiej mówię. Ale to nie przeszkodzi Wam w zbudowaniu relacji. To nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia, kochani. Dla części z Was widzę osobę przy Was, która może nawet być znana Wam od wielu lat, wielu miesięcy, tak? Wielu tygodni. Ale dopiero teraz coś się między Wami zadzieje, do czegoś może nie tyle dojdzie, co zacznie to prowadzić do związku, relacji. Może się zacząć od przyjacielstwa, od partnerstwa, od wzajemnego zrozumienia. Będziecie mieć podobne zainteresowania, podobne spojrzenie, przepraszam, na życie, co Was do siebie bardzo zbliży. Problemy i przejścia, jakie oboje mieliście, macie, zbliżą Was do siebie. Nowy początek przy Was, kochani. Bardzo ładne karty, takie rezonujące na przyszłość. Ja sprawdzam też. To nie będzie, ja Wam od razu mówię, to nie będzie mężczyzna lub kobieta, która do tej pory stawała Wam na drodze. Bo do tej pory to ja widzę, wiecie co? Takich lekko duchów na Waszej drodze. Naprawdę, osoby w karcie głupca, osoby po prostu takie niepoważne, mało poważne lub patrzące tylko pod aspektem fizyczności, braku zaangażowania i poważnych deklaracji. Ta osoba będzie zupełnie inna, dojrzała emocjonalnie, przygotowana i szukająca partnerstwa i normalnego związku. Co ja biorę tą kartę anielską, ale miałam Wam tą... Dobra, ale skoro je wzięłam podświadomie, to Wam wyjmę kartę anielską, bo chyba karta anielska chce Wam tutaj dać jakąś wskazówkę, radę być może i sprawdzamy, co przy Was. Nie przestawaj, karta mówi, nie przestawaj tracić wiary, nie przestawaj tracić nadziei, nie oceniaj innych przez pryzmat tego, co było, bo naprawdę życie potrafi zaskoczyć. Kartę teraz intuicyjną Wam rozłożę, kartę rady intuicyjną, zobaczymy, kochani, przy Was. Piękna karta dla Was, widzicie? Zobaczcie, to o co prosisz zostanie wysłuchane. Czyli przyciągniesz podświadomie uczucie, miłość, szczęście, stabilizację i spełnienie do swojego życia. Ja ogromnie oczywiście Wam tego życzę. Tyle dla karty numer 2. Jeżeli jesteście zainteresowani odczytem dla karty numer 3 na listopad, również Was zapraszam, kochani, do tego odczytu.
I przechodzimy do odczytu dla karty. Odczyt dla karty numer 3, single. Zobaczymy, co się przy Was, przy tej karcie pokaże. Co przy Was w listopadzie w aspekcie uczuciowym? Karta mi tu już wyskoczyła. Kochani, trzecia karta i mi wychodzi tu poznanie. Część z Was na pewno jest pod znaku ryb. Dlatego, że zobaczcie, no kochani, no widzicie to? Dlatego, że robiłam dzisiaj odczyt dla ryb na listopad i powiem Wam szczerze, że wychodzi mi tutaj, iż ryby, single ryby poznają nową osobę do relacji, poznają miłość, dla części z Was miłość swojego życia, kochani, naprawdę. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. To, co widzę na listopad przy Was, dla osób, które wybrały kartę numer 3, to tak jak nie było nikogo, albo jeżeli ktoś był, to nikt nie był taki, wiecie, konkretny do relacji, do czegoś poważnego i tak dalej, tak powiem Wam, że w listopadzie pojawią się przy Was nawet dwie osoby. Będziecie mieć problem z wyborem. Dla części z Was mogą to być nawet osoby, które się znają. Mogą to być koledzy, mogą to być bracia, mogą to być przyjaciele, mogą to być osoby, które się znają po prostu i obie te osoby będą Wami zainteresowane. To mogą być siostry, koleżanki, tak? Jeżeli na przykład w drugą stronę pytamy, tak? Kochani, ja przy Was widzę w listopadzie płomienną miłość. Komuś nie na rękę będzie Wasza relacja. Mówię od razu, komuś nie na rękę będzie Wasza relacja. Komuś ta relacja będzie przeszkadzała. Ktoś będzie miał problem z tym, z tą relacją, z osobami, z osobą, którą poznacie. Ktoś będzie chciał Wam przeszkodzić. Kochani, nie dajcie się zmanipulować. To jest od razu moja taka rada. Dla części z Was ja widzę osobę, która się przy Was pojawi. Osoba przy Was, która się pojawi, to będzie osoba plus minus, wiek zbliżony do Waszego. Plus minus 5 lat. Wiek zbliżony bardziej do Waszego. Dla części z Was widzę osobę, która będzie spod znaku zodiaku, kochani, i tu znak zodiaku będzie tak. Lew, będzie znak zodiaku koziorożec, wodnik, rak, ryby i bliźnięta. Albo Wy jesteście spod tego znaku, albo osoba, o którą pytacie, jest spod tego znaku. Dla części z Was na samym początku tej znajomości ta osoba wyda Wam się niezbyt, nie zaiskrzy między Wami, może powiem tak, nie zaiskrzy między Wami, ta osoba wręcz będzie Was denerwowała, wprawiała, wiecie, w taki, no, będzie Was denerwowała, powiem tak ładnie. Będzie trochę przemądrzałą osobą, trochę taką, wiecie, mającą przerost formy nad treścią, ale mimo wszystko po bliższym poznaniu zaiskrzy między Wami. Ta osoba będzie o Was zabiegała. Ja widzę dwóch mężczyzn lub dwie kobiety przy Was. Tak mi się w kartach pokazuje. Dla części z Was intuicja Wam podpowie, którą z osób wybrać. Dla części z Was intuicja Wam podpowie. Tak Wam tutaj powiem. Tyle w listopadzie. Krótko, jasno i na temat. Bardzo krótko, jasno i na temat mi tu wychodzi przy Was. Jest nowa osoba, po prostu poznacie nową osobę do relacji i wiecie co, dla części z Was to będzie tak, że ta relacja bardzo szybko będzie parła do przodu, może powiem tak. To może być tak, że się poznacie mnie tydzień i to będzie to i będziecie układać sobie życie, no tak mi wychodzi. To będzie tak, że to będzie lepsze niż długoletni związek. Naprawdę. Tak mi przy Was się pokazuje. Karta intuicyjna dla Was, kochani. Oczywiście. Karta intuicyjna dla Was. O! I tu będziesz musiał podjąć decyzję. Decyzja, energia wyboru przy Tobie.
To, co powiedziałam, dwie osoby, nie było nikogo, nie było nikogo, pojawią się dwie osoby, będziesz musiała, musiał podjąć, dokonać wyboru. Jedna z osób może być nawet dla części z Was osobą z Waszej przeszłości, pojawić się, wrócić do Waszego życia i wtedy wprowadzić chaos. Wy będziecie musieli podjąć decyzję, co dalej. Czy iść w nowe, czy wrócić do tego, co było. Kochani, tak mi się przy Was pokazuje. Oczywiście, jeżeli czytanie Wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie moje czytania, to jest niezmiernie ważne dla mnie. Nie ukrywam, to też jest ważne dla zasięgów na kanale, żebym mogła dla Was dalej nagrywać. Jestem tu dla Was, dzięki Wam, nie oszukujmy się, tak to wygląda. Kochani, co jeszcze? Jeżeli jesteście ciekawi odczytu dla karty numer 4, również serdecznie Was zapraszam. Przepiękny odczyt dla Was wyszedł na listopad. Zapraszam do odczytu. Odczyt dla karty numer 4. Zaraz zobaczymy, co przy Was się pokaże, jeżeli chodzi o miesiąc listopad, single. Sprawdzamy. Miesiąc listopad. Co przed Tobą w miłości, single? Kochani, ja już od razu widzę, że część z Was tęskni za kimś, kto był w Waszym życiu. Macie niezamknięty rozdział w swoim życiu, który wciąż pośrednio wpływa na to, co jest między, jest przy Was teraz. Dla części z Was widzę, iż jest to osoba, z którą albo byliście w romansie, albo nie wchodząc nawet w relacje, ekspartner, ekspartnerka. Kochani, osoba, która może być przy Waszej pracy, nadal możecie ją spotykać, widzieć, która może się przemykać przez Wasze życie. Powiem tak, w miesiącu listopadzie nie widzę osoby do relacji, do miłości, do uczucia, osoby lub uczucia, jakiego pragniecie. Ale nie mówię tego pod to, żebyście tutaj byli już negatywnie jakoś nastawieni, że karty są mega negatywne dla Was. Nie, kochani. Karta tutaj jasno i wyraźnie mówi, że masz niezamknięte serce na to, co było. Mało tego, ja tu widzę, że ta osoba wróci do Twojego życia po prostu. Wróci do Twojego życia, relacja powróci ponownie, osoba, o której myślisz, powróci ponownie. No ale tu, żeby po prostu to zobaczyć, no trzeba by było zrobić analizę Waszej relacji na przyszłość, tak? Tu pytamy w aspekcie singla. Osoba z Twojej przeszłości powróci do Twojego życia. Osoba będzie chciała Ciebie odzyskać, osoba będzie chciała coś naprawić, porozmawiać, jakby wznowić relacje między Wami. Osoba zrozumie, co straciła. Stąd ja nie widzę nowej znajomości, która mogłaby... ja widzę szczęśliwy listopad dla Was, kochani. Nadzieję na coś nowego, z jednej strony starego, z drugiej strony nowego. Jednakże karta daje ostrzeżenie, tak? Wyciągaj wnioski z przeszłości. To jest jedna rzecz. Oczywiście miej nadzieję na to, że się wszystko poukłada. I ja widzę, że jak najbardziej jest szansa na to, że się poukłada, niezależnie od relacji, w jakiej jesteście. Kochani, ja widzę też, że dla części z Was jest to relacja romansowa, trójkątna, czworokątna. Jakby to nie, jakby zwał, tutaj karty mi tu pokazują, że osoba, o której myślisz, może być w jakimś związku z kimś innym i tamta relacja jest niedomknięta. Ale nie wchodzimy w to pytanie, to jest tylko na marginesie. Dla części z Was widzę, iż ta osoba będzie próbowała do Ciebie wrócić, będzie próbowała Ciebie odzyskać. Tak karty na listopad Tobie pokazują. Tak pokazują. Jest nadzieja na to, że Wam się poukłada. Jest nadzieja na to, bo ja widzę, że ta osoba zrozumiała, ile dla niej znaczysz, jak wiele dla niej znaczysz lub jaki błąd popełniła, rozstając się lub odchodząc. Sprawdzamy kartę intuicyjną dla Ciebie. O, 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 patrzcie. Patrzcie, co mi tu wyszło. Przede wszystkim karta wciąż myśli o Tobie. Widzicie? Karty się uzupełniają. To nie jest tak. I zobaczcie. Nastawienie jest małą rzeczą, która robi różnicę. Ta karta przede wszystkim pokazuje, to jest karta kompromisu, karta przeczekania, niefajnego momentu, nie zamartwiania się na zapas. Tak, żeby był ten czas na refleksję, na poukładanie własnych spraw, myśli i uczuć, lęków i obaw. Karta mówi, wciąż myśli o Tobie. Nastaw się pozytywnie do tego, co Ciebie czeka.
ja widzę, iż ta osoba powróci do Twojego życia. Oczywiście karty są czytaniem ogólnym, tak? Nie z każdym z Was mogą rezonować, ale część z Was na pewno otrzymała informację, o której myślała, tak? Podświadomie wywołała te karty tutaj na mój stół. Kochani, ten może, bo ktoś mi tu ostatnio w komentarzu napisał, o, karta numer 2, krótszy rozkład niż dla karty numer 5, przykładowo, tak? Kochani, pamiętajcie, to nie liczy się czas, tylko informacje, jaką karta daje Tobie. Karta daje informacje, informacje ja wyczerpuję z kart i to jest koniec, tak? Czyli ja nie będę na siłę tutaj, wiecie, przeciągać, liczyć czasu, aby czas się nabił, bo to nie chodzi o to, chodzi o tą konkretną, zawartą dla Ciebie informację. Ważną wiadomość, którą moje karty i tarot chcą Tobie przekazać. Tak to wygląda. Kochani, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Ja ze swojej strony życzę Wam wszystkiego, co najlepsze jak zawsze. Jestem jak zawsze po Waszej stronie i życzę, by po Waszej stronie jak najlepiej się układało, kochani. Tyle ode mnie na ten moment, na tą chwilę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu na moim kanale. A na czytania, które już są na kanale, serdecznie Was zapraszam. Kochani, jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!